Ojciec i Syn Święty. Też zagroniła mała hostia, bo małe rozdawały. One niedługo te hostie tutaj są, te komunikanty. One są już od 8 grudnia. Od 8 grudnia. I teraz jak już z tej małej puszki, z kielicha właściwie przesypywałem, bo już mało zostało, żeby pomieścić biednym. I ta ostatnia nie wyleciała, biała, a patrzę się, dlaczego ona nie chce się. I za chwilę patrzę, coraz więcej się robi czerwona od brzegu. I ta świeża krew, taka jeszcze, cały taki brzeg, jak zakrwawiony na brzegu. Bo dzisiaj nie mówiłem kazania, bo wiedziałem, że to jest, tutaj niczego nie można powiedzieć w obecności Pana Jezusa, który sam mówi przez te zakrwawione hostie. Tu tylko trzeba robić, bo już słów jest za dużo, a brakuje modlitwy, brakuje miłości, brakuje posłuszeństwa Bogu i dlatego chyba sam Pan Jezus jeszcze powiedział, że jeszcze trzeba się nawrócić, skorzystać z Jego męki, bo to jest męka, to jest krew, która była na krzyżu przelana i całkowicie Pan Jezus przelał krew dla naszego zbawienia. I tu chyba nie tylko chodzi o to, że Pan Jezus daje znak swojej obecności, że potwierdził prawdziwość objawy tych 14 lat, ale Pan Jezus tutaj chce, byśmy współpracowali z Nim, że potrzeba ofiary. Dzisiaj właśnie tego potrzeba i tego nie ma. Wiara jest, ale nie ma miłości. Panu Jezusowi łatwiej by było, tak jak zrobił w Kanie Galilejskiej cud, zamienił wodę w wino, jak rozmnażał chleb i nakarmił 1000 ludzi, jak uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych. To wszystko było łatwe dla Pana Jezusa, nawet swoje zmartwychwstanie. A najtrudniej było Panu Jezusowi cierpieć. Cierpieć, żeby nam pomóc. Cierpiał na krzyżu i ludzie z tego cierpienia dzisiaj nie korzystają. I ta krew chyba oznacza to przypomnienie, że trzeba dużo postu, dużo modlitwy, trzeba naprawdę wejść na drogę ofiary. Nie ma ofiary dzisiaj do modlitwy. To, co jest takie łatwe, ludzie tego nie chcą czynić. Nie ma ofiary, nie ma miłości bliźniego. Nie ma miłości bliźniego, nie ma troski o jego duszę, żeby mu pomóc w modlitwie, żeby mu pomóc w pracy, nauczyć, żeby zatroszczyć się o pełnienie woli Bożej, zatroszczyć się o trzeźwość, o czystość, o uczciwość, prawdomówność. I dlatego w tym miejscu, kiedy już Pan Jezus tyle łask udzielił, uzdrowień i nawróceń, jeszcze dopomina się, że to jest za mało, że trzeba jeszcze więcej. W tym roku musimy ratować świat, musimy dużo się modlić, bo dużo ludzi się wcale nie modli. I dlatego Pan Jezus od nas żąda, bo mógł ten cud uczynić gdzie indziej. Ale na nas liczy, że my go nie zostawimy samego. Jak będą tu adoracje,
będą czuwania dzień i noc, że będzie tutaj dużo ludzi, którzy Panu Jezusowi pomogą zbawić świat. Bo Pan Jezus zbawił świat, ale bez nas, bez współudziału, współpracy nie osiągniemy zbawienia. Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli się nie narodzi w tobie, mówił Adam Mickiewicz. Bo ma się w nas narodzić. A wtedy się w nas narodzi, kiedy będziemy z Chrystusem szli tą samą drogą, krzyżową, do nowego życia. Nie ma innej drogi, ażeby się zbawić. I tą drogą ludzie nie idą. Bo to trzeba być pod każdym względem. I modlić się i bliźniemu pomagać, troszczyć się o niego samego, o niego jak o siebie samego. Ludzie dbają o siebie i to jeszcze dbają źle, bo dbają tylko o doczesne życie, a nie troszczą się o życie w łasce uświęcającej. Żyją w pijaństwie i hulankach, w zabawach. Dowodem jest dzisiejsza noc. Wielu dzisiaj spędzi noc na zabawie bez mszy świętej, nie myśląc o Bogu, o modlitwie, myśląc tylko, żeby się zająć trochę tą rozrywką, która przemija postać świata tego. Bo myśmy widzieli krew już i we łzach matki i płynącą z krzyża, to co ludzie widzą, ale dzisiejszy świat się tym nie przejmuje. Nawet i takim zakrwawieniem kości, to nawet nie myślą, dlaczego to się dzieje. Dlaczego to Pan Jezus czyni, ten cud? Dzisiaj świat się nie wzrusza już Bogiem. Nie wzrusza się męką Chrystusa. A przecież msza święta to jest uobecnienie ofiary krzyża. A tak się mało poświęca we mszy świętej tej tajemnicy, tej ofierze, że nawet w czasie przeistoczenia, kiedy się uobecnia ofiara krzyża, to nie ma czasu nawet o tym pomyśleć. I już sam Pan Jezus mówi, ksiądz nie mówi tutaj kazania, bo to wszystko by było blade, co byśmy mówili, bo tu już nie ma co mówić. Tu naprawdę trzeba zdobyć się na ofiarę, do modlitwy, do miłości bliźniego poprzez swoją pracę. Tu trzeba naprawdę rzeczywiście zdobyć się na post, na umartwienie, żeby jednak zdobyć się na trzeźwość, na czystość, na uczciwość, na prawdomówność. Bo to jest podobieństwo do Chrystusa. I chyba, gdybyśmy teraz poszli z procesją koło świątyni, to co może i w sercu będziemy nieśli Pana Jezusa, nie tylko w monstrancji. Bo Pan Jezus nie chce mieszkać w tych metalowych naczyniach, tak? Najlepiej czułby się w naszych ciepłych, gorących sercach, które naprawdę przyjmują z wielką wiarą i miłością swoim życiem. I myślę, że myśmy tak Pana Jezusa dzisiaj przyjęli. Nie świętokradzko, ale przyjęliśmy z miłością. Wielu może nie zdążyło się przygotować, przyjechało tutaj
i chciało tutaj dopiero się przygotować na miejscu, tu się wyspowiadać, ale to jest, nie ma możliwości, nie ma kapłanów. Ludzie idą do Pana Jezusa, a nie ma kto tym ludziom usłużyć. Brakuje kapłanów. I dlatego Pan Jezus ubolewa nad tym, że chce przyjść do ludu swego, ale ktoś mu to przeszkadza. Kapłani powinni być święci, bo mają ludziom dawać Pana Jezusa. Dlatego będziemy się modlić o świętych kapłanów, świętych biskupów, żeby oni, bo od nich zależy, czy Pan Jezus przejdzie przez nich do ludzi, czy nie przejdzie. W tych słowach, bo nieraz nie może przejść, bo ci kapłani nie są przewodnikami dobrymi. Zamiast przyciągać ludzi do Pana Jezusa, to ludzi odpychają. Poprzez to, że mówią o miłości, a miłości nie mają. I to jest smutne, że ci, którzy powinni być podobni do Pana Jezusa, tak daleko odeszli od Pana Jezusa, tylko zewnętrznie spełniają te funkcje, a w sercu brakuje miłości i do Boga, i do ludzi. Bo jak brakuje modlitwy, jak brakuje postawy służebnej, jak brakuje cnót, czystości, uczciwości, prawdomówności, pokory, trzeźwości, to się wyrzuca Pana Jezusa ze serca. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. My jednak przyjmiemy Pana Jezusa. Panie Jezu, Ty na nas liczysz, Ty tutaj uczyniłeś ten cud. I 8 grudnia, i dzisiaj. Bo Ty wiesz, że masz tutaj przyjaciół. Gdzie indziej nie uczyniłeś tego cudu, bo oni... Co za różnica, gdyby ten cud stał się we Wrocławiu 1 czerwca w czasie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To za różnica, że w tym miejscu, a gdyby był w tamtym miejscu, czy też by tam przyjęli, a może by się tak samo odnieśli obojętnie, nie spiesząc tutaj, żeby przeprosić Cię, żeby podziękować, że przychodzisz z pomocą. Bardzo smucimy się, Panie Jezu, tym, że drugi raz zakrwawiłeś i szukasz jak gdyby u nas pociechy i pomocy, żeby zbawić świat. A możemy Ci pomóc, tak jak błogosławiona siostra Faustyna, która cierpiała za grzeszników, za nich się modliła. Spróbujmy modlić się nieustannie, bo Pan Jezus się o to upomina. I spróbujmy ofiarować wszystkie swoje cierpienia, czy choroby, czy dźwiganie tego codziennego krzyża w intencji Ojca Świętego, księdza kardynała Henryka Gurbinowicza, księży biskupów, kapłanów, bo od nich zależy najwięcej. Czy Pan Jezus będzie mógł pomagać dzisiaj światu, czy przez to, że słudzy Jego będą oziębli, to ta pomoc nie nadejdzie. I smutne, że z winy kapłanów może być kara. Było upomnienie powodzią, nie pomogło. Módlmy się, żeby ominęło nas i trzęsienie ziemi, i wojna,
bo sami ludzie przez odejście od Boga sami się będą nienawidzieć. Bo jeżeli się nie miłuje Boga, to braknie miłości bliźniego. I dlatego chcielibyśmy i przepraszamy Cię, Jezu, że tak cierpisz. Cierpisz i to w czasie świąt Bożego Narodzenia. Bo ta święta, ta rocznica ciągle przypomina, żeś przyszedł na ziemię. Przyszedłeś do swoich, a swoich Cię nie przyjęli. Ty nam, Jezu, pomagasz. Bez swojej pomocy nic dobrego uczynić nie możemy. A teraz możemy, bo dajesz nam sposób, jak korzystać z Twojej pomocy. Że trzeba się modlić na krańcu, odmawiać swoją do mojego serca Bożego, drogę krzyżową, uczestniczyć w codziennie w Mszy Świętej, przyjmować się godnie komunii świętej. Tak łatwo dzisiaj, dzięki Twoim objawieniom, znaleźć Ciebie. Ale odrzucając Twoje przyjście, Panie Jezu, przez 14 lat, odrzucając Ciebie i Twoją Matkę, i dlatego chwalisz. Czyżby tam jeszcze nie przemówiła do biskupów i kapłanów i do ludzi? Czyżby ta krew, która przypomina cierpienie Twoje jest na krzyżu, to cierpienie się obecnie, ale prawie w Duchu Świętej, ale teraz powiedziałeś mocno. Mocno powiedziałeś, że tak nadal jest. Nadal to ofiarę składasz i cierpisz i wrócisz. Ale oni się tego cierpienie lekceważą. Bo żyją w pijaństwie, zabijają dzieci nienarodzone. Ciągle żyją tylko dla siebie, mając za komfortem życia, za bogactwem i władzą. Walczą ze sobą, nie mają czasu na siebie, na modlitwę, na rozmawianie ze Stwórcą i Zbawicielem, a przecież nie troszczą się o drugiego człowieka. To może nawet zostać na sobie, że tutaj tylko tak bardzo, żeby uwzględnić pokolenie Panu Jezusowi, to będziesz mógł podejść do paternatu. W ten sposób przeprosić Pana Jezusa i w ten sposób prosić o to, że ten nowy rok, ten tym roku będzie jeszcze bardziej bardzo Panu Jezusie, który tak bardzo prosił się o nas, żeby był ten Jezus. Wybaczyć, bo
Thank you.
Thank you.
Matka Boża mówi ustami siostry Jadwigi Kamskiej do siostry Małgorzaty, obecnej za chwilę na naszej wizji. I ty, córko moja Małgorzato, która przyjęłaś cierpienia mojego Syna, Jezusa Chrystusa, uprosisz wiele łask, darów Ducha Świętego dla kapłanów, dla Kościoła Świętego, bo bardzo pragniesz, aby kapłani żyli w świętości. I tu Matka Najświętsza zwraca się do nas. Jestem tu z wami na wspólnych modlitwach, chociaż tego nie widzicie. Dzieci moje, jak miłe mi są wasze różańce, a przez drogę krzyżową wypraszacie wiele łask. Święta Maryjo, Matko Boża,
eucharystyczny w Oławie jest dla całego świata. Przez ten cud Pan Jezus podziękował wszystkim pielgrzymom za modlitwy, które zanosili wierni od samego początku objawień Pana Jezusa i Matki Bożej. Życzeniem Pana Jezusa jest polecenie, aby w sanktuarium Matki Bożej, Królowej Wszechświata i Bożego Pokoju, które zostało wybudowane na polecenie Matki Bożej, trwała wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, ponieważ dla wszystkich ludzi na świecie zawsze najdroższą postacią była, jest i będzie postać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynego Zbawiciela świata, który dla szczęścia wszystkich ludzi żył na ziemi i cierpiał na krzyżu, aby nikt nie miał wątpliwości, że Bóg jest miłością i miłosierny. Za Jego sprawą zostaliśmy uznani za przybrane dzieci Boga, a Maryję otrzymaliśmy za Matkę. Ona zachowuje nasze sprawy w swym sercu i przedstawia je Bogu Najwyższemu. Prośmy ją w dzisiejsze święto macierzyństwa Maryi za wstawiennictwo u Boga, aby nam błogosławił i obdarzył nas spokojem w tym nowym roku, aby dawał nam Bóg zdrowie i łaski potrzebne do dobrego życia. A naśladując Maryję świadomie zdążajmy drogą wiodącą do domu Ojca Niebieskiego.
tym roku kończą się właśnie chyba już mamy ten koniec roku i początek nowego. Kończą się objawienia Pana Jezusa Matki Bożej. Właściwie one się kończą wszędzie, bo te są wystarczające, najbogatsze ze wszystkich, które były dotychczas w Lourdes, Fatimie, La Salette, czy w Medjugorje, czy gdzie indziej. I już nie będzie potrzeba innych, bo wystarczy spełnić to, czego żąda Pan Jezus i Matka Boża. I na pamiątkę, że są te objawienia prawdziwe, na potwierdzenie Pan Jezus dał znak krwawych kości dużej i dwóch małych, a jeszcze dzisiaj trzeciej małej kości, żebyśmy słuchali, żebyśmy byli posłuszni tym objawieniom i na pamiątkę, żeby była tutaj wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeżeli gdziekolwiek jeszcze nie dotrą te objawienia oławskie, to Pan Jezus czy Matka Boża mogą przyjść z pomocą ludziom potrzebującym pomocy. Ale te objawienia są najbardziej skuteczną pomocą do osiągnięcia zbawienia, do szczęścia wiecznego. Bo one przypominają naukę Kościoła, że trzeba czynić to, czego Kościół nauczał przez 2000 lat. Że trzeba żyć Ewangelią. Matka Najświętsza daje nam do pomocy różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego i oddanie się sercu Pana Jezusa i jej sercu niepokalanemu. Dlatego codziennie, przez całą dobę, z okazji cudu eucharystycznego, zakrwawionych kości jednej dużej i dwóch małych, a od dzisiaj po pasterce, na mszy świętej pasterce zakrwawiła trzecia mała kostia w czasie mszy świętej, a 8 grudnia w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez 10 kapłanów z udziałem ponad 20 tysięcy pielgrzymów. Niektóre gazety podają, że było 35 tysięcy pielgrzymów 8 grudnia. W związku z procesją, przyniesieniem tej figury, która jest tutaj w głównym ołtarzu, do Komunii Świętej było ponad 10 tysięcy pielgrzymów. Cud eucharystyczny jest potwierdzeniem prawdziwości objawień Pana Jezusa i Matki Bożej, danych Kazimierzowi Domańskiemu na przestrzeni 14 lat. Od 8 czerwca 1983 roku do końca 1997 roku w Oławie Nowy Otok 8. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Wszechświata i Królowej Bożego Pokoju posiada cudowną figurę Matki Bożej na tronie w Kościele. Matka Boża upodobała sobie tę figurę, dając znak krwawych łez 6 września 1986 roku. Jeżeli Matce Bożej podoba się ta figura, to i nam powinna się podobać. Od dzisiaj, to jest od 1 stycznia, codziennie o godzinie 15:00 po koronce Bożego Miłosierdzia czytane objawienia orędzia Pana Jezusa i Matki Bożej. Ponieważ już z początkiem nowego roku, a więc z zakończeniem starego,
objawienia się kończą i orędzia Pana Jezusa i Matki Bożej. Dlatego będziemy od początku je sobie przypominać. Od 83 roku, jaki ten początek był skromny, jakie było pierwsze objawienie się Matki Bożej, drugie i następne. A jednak, patrzcie, 14 lat, jakie bogactwo. Czytam tę książkę Iskra Bożego Pokoju z Oławy. Już ja to też przeczytam, to co dzisiaj, bo jeszcze mi zostało chyba na miesiąc, ale ja już będę, nie sam będę czytał sobie, ale oprócz od początku, co będę czytał, to jednocześnie będę czytał to, co jeszcze mam do czytania. Msze Święte, w związku z tym, że Pan Jezus żąda tutaj większej modlitwy i tej adoracji wieczystej, będzie zwiększona ilość mszy świętych w niedzielę do 4:00, o godzinie 8:00, o godzinie 11:00 suma, o godzinie 15:00 w godzinie Miłosierdzia Bożego i w godzinie apelu jasnogórskiego o godzinie 21:00. A msze święte w tygodniu rano o 7:30, o godzinie Miłosierdzia Bożego, o godzinie 15:00 i o godzinie 21:00 w związku z apelem jasnogórskim. Pan Jezus i Matka Boża zapraszają szczególnie dzieci, młodzież i starszych. Właśnie dzieci mają ferie świąteczne, będą ferie zimowe, będą wakacje. Niech przyjeżdżają dzieci, młodzież, studenci, profesorowie, bo Matka Boża, która jest nauczycielką i matką, najlepiej może każdemu pomóc do dobrego życia. Ona prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Obok Matki Bożej, aniołowie, coraz bliżej Matka Boża, dzieciątko Jezus. Mój syn zeszł dzisiaj w nowy rok, aby pobłogosławić Was w tym nowym roku. Moi dzieci, mój syn Jezus Chrystus dał znak dzisiaj, czwartej hostii. Pamiętajcie podczas ofiary mszy świętej, kiedy kapłan wziął kielich. Ja i Jezus Chrystus podzieliłem ten cud na tej komunikacji. Mój syn to dał na potwierdzenie, że ten kapłan idzie tą drogą, którą ja, Jezus Chrystus, przykazałem i moja matka. Mój syn, ja jako dzieciątko Jezus, kocham tego sługi. Przytuliłem go do swego serca. Moje dzieci, to jest ten znak na zakończenie objawu. Mój synu, wiedziałeś już w niedzielę, że Jezus Chrystus uczyni cud, ale to było tajemnicą dla ciebie i dla tych, aby nie rozpowszechniali, że się chwalisz, że będzie znak dany. Mój synu,
To jest znak dany dla Kościoła, aby tutaj dalej znakiem Bożego miłosierdzia. Tu jest Boże miłosierdzie nieskończone. Ja, Jezus Chrystus, Czciątko Jezus, jestem obecny tutaj, w tej świątyni, wraz z moją Matką. Otwórzcie serce z nowym rokiem dla mojej Matki i dla mnie. A ja, Jezus Chrystus, będę błogosławić wam z tym nowym rokiem. Moje dzieci, już się zakończyły objawienia 8 grudnia, ale z woli Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego dzisiaj na potwierdzenie, aby wierzyli, że to jest krew Pana Jezusa, którą podczas ofiary mszy dał ten znak. To jest największy znak dla moich kardynałów i biskupów, aby się upokorzyli i przyszli tutaj okolić się tej hostii, która zakrwawiła moją krwią. Nie rańcie serca mnie i mojej Matce. Idźcie tą drogą, którą wam wskazuje Jezus Chrystus, ja i moja Matka. Moja Matka chce, aby wszystkie narody przyjeżdżali tutaj prosić Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego o światło, a wtedy, kiedy gorąco się będą modlić, Jezus Chrystus będzie oddzielał błogosławieństwo. Moi dzieci, w tej hostii przy Najświętszym Sakramencie to jest ciało moje i krew. Pochylcie głowy i chłońcie się Panu Jezusowi i Matce Bożej. Mój sługo, nie lękaj się, idź tą drogą, którą ci ja wskazał Jezus Chrystus i moja Matka. Będziesz miał przykrości, skórki, ale mój synu, nie lękaj się, bo wszystko idzie na dobrej drodze i przyjedzie tutaj też kardynał i biskupie przyjadą, aby zająć się tym sanktuarium Matki Bożej, Królowej Wszechświata, Królowej Pokoju. Moje dzieci, ja, Jezus Chrystus, udzielę błogosławieństwa z nowym rokiem, jako Dzieciątko Jezus i moja Matka, pochylcie głowy. Moje synu, na tym miejscu już nikt nie może mieć przykazu, bo już się zakończyły, a ty będziesz miał tajemnicy, ale to będzie tylko osobiście dla ciebie, kiedy przyjdziesz ukłonić się Panu Jezusowi i Pan Jezus ci przykaże i moja Matka. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za ten znak. My jesteśmy godni
tego znaku, bo my jesteśmy tym grochem, ale prosimy Ciebie, Panie Jezu, błogosław w tym nowym roku i Ciebie, Matko Boża, błogosław naszej Ojczyźnie i wszystkim narodom. Panie Jezu, prosimy o Boży pokój na cały świat, aby ta iskra Bożego pokoju wyszła z Olawy. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, błogosław naszą Ojczyznę i cały świat. Mój Synu, przekaż słudze memu, aby wszystkie cztery strony tym Przenajświętszym Sakramentem pobłogosławił, o Boży pokój na cały świat. Pokój z Wami i z Duchem Twoim. Teraz przychodzimy, bo za podziękowanie czujemy za łaski otrzymane w minionym roku. Przeprosimy za zaniedbanie Boga, za utalenie mocy. Thank you.
zostający w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierający, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzi wszelki świat, oh.
młody siostra, a teraz dzień i noc będą prowadzone przez samych wierzyciół. Aby,
Pana Jezusa i Matki Bożej. Moje kochane, to Pan Jezus ozdrawia i Matka Boża. Wszyscy otrzymujemy łaski odprawienia na duszy i ciele. Moje kochane, serdecznie dziękuję tutaj tym siostrom, które to niejako prowadzą. Jest jak najbliższy siostra Janina i ta druga z Wrocławia. I oni tutaj tak się poświęcają, tutaj, tej adoracji. Pana Jezusa i siostry zakonne, które są tutaj, tak się poświęcają Panie sobie Matce Bożej. I pragną tutaj zostać, ale my mamy się modlić. Wszystko oddać w opiekę Matki Bożej. Moje kochani, dzisiaj wielką łaskę otrzymaliście od Pana Jezusa i od Matki Bożej. Od Dzieciątka Jezusa, bo Matka Boża przyszła dzisiaj z Dzieciątkiem Jezus i Jezus Chrystus nas błogosławił z tej hostii, która jest obecna w Najświętszym Sakramencie. Jest obecny Jezus Chrystus wraz z nami, ale Jezus Chrystus pragnie od nas coś. Pragnie od nas modlitwy. Moi kochani, nie było, dawał Pan Jezus znaki, też hostię miał zakrojoną, ale dzisiaj u nas, w naszym kraju, w Polanie, Pan Jezus dał naprzód na jednej hostii i na dwóch komunikantach, a też na komunikantach jest znak i krew świeża Pana Jezusa. Oglądałem dzisiaj podczas pasterki, bo zaciekawiło mnie, kiedy kapłan tak patrzył i mnie straci. I podeszłem do ołtarza. To jest żywa krew Pana Jezusa. I módlmy się, aby tutaj jak najszybciej kardynałowie i biskupi przyszli przeprosić Pana Jezusa. Bo to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus dał ten znak nie tylko dla nas, a może i dla kapłanów, bo dzisiaj jest rozbicie w kościele. Rozłam jest w kościele. Jedni stoją, biorą na stojąco, drugie do ręki, a drugi nakręcząco. To jest bardzo dobrze nakręcząco. Moi kochani, byłem w Niemczech, już z powrotem mało wraca, że ciało Pana Jezusa przyjmują nakręcąco. Bo to jest Bóg, my nie jesteśmy godzin przyjmować Pana Jezusa nastojąco i do ręki. Módlmy się za tych kapłanów, którzy tu przyjeżdżają i za tych kapłanów, którzy figury przyprowadzili tutaj. I ta figura jest teraz głównym ołtarzem. Moi kochani, Matka Boża z mego domu przyprowadzona i ja jestem tutaj bliżej Matki Bożej. Jeśli by ktoś pisał list, już jest zmiana, bo listy dochodzą do mnie, ale będzie już nowy adres. Olawa, ulica Bursztynowa 16. To jest nowy ołtarz jeszcze dodany, ale w dowodzie mam Olawa, nowy Olawa, ulica Bursztynowa 16. I dlatego, kiedy będą listy przychodzić z innym adresem, proszę się nie zrażać, bo jest inny adres. Przed świętami przeprowadziłem się wraz z Matką Bożą, a tutaj bliżej Matki Bożej. Moje kochani, życzę Wam w tym nowym roku
jeszcze raz, aby Jezus Chrystus błogosławił waszym rodzinom, waszym dzieciom, waszym rodzicom i wnukom i całej rodzinie. Moje kochanie, tam nie modlitwa, tam jest Pan Jezus. Pamiętajcie, bo otrzymuję różne listy. Wczoraj otrzymałem list z Olawy, która podpisuje się jako inżynier, ale wiele błędów jest w tym liście. Moje kochanie, naprawdę nie mam czasu takim listem, tak jak ten przychodzi często. To jest oszczerstwo na tych, którzy się modlą tutaj, że oni przeszkadzają mi, że oni się nie umieją modlić, moje kochanie. Jeśli by miała pokory i ona mówi, że ona ma coś, jeśli by coś miała od Pana Jezusa czy od Matki Bożej, nigdy by nie pisała nic, bo trzeba wszystko znosić spokojnie, moje kochanie, bo tam gdzie jest pycha, tam jest szatan. I dlatego proszę się modlić za tą siostrę, aby nie mieszała tutaj w kościele, aby nie przeszkadzała tutaj tym, którzy prowadzą adoracji. Opisze, że ją nie dopuszczano do modlitwy. Bo jeśli grupa prowadzi modlitwę, nie można przeszkadzać. Jest prowadzący i trzeba się podporządkować. Co to by było w kościele, jakby jeden sobie rożańca, drugi co innego. Musi być porządny w kościele, moje kochanie. I będę zwracał uwagę, jeśli takie coś będzie, będę się zwracał do tych, którzy będą prowadzić, aby był porządny tutaj tym sanktuarium Matki Bożej. Jeśli ktoś jest do błogosławieństwa, błogosławieństwo będzie tutaj od 10 Jezus, bo tutaj jest obecny Pan Jezus, na środku nie będę udzielał błogosławieństwa, tylko z tamtej strony, tak jak tutaj ten Pan leży. Żeby nie puryfikować, zostawimy to, ale wystarczająco.